szkoda. Nie powinni się przegrać. Mieliśmy potem o tej pokazji jeszcze słupki, poprzeczki. Tam trochę dzwoniło, ale nie zadzwoniło w końcu, że już nie wiem, że padło w ramku. Muszę powiedzieć, że jak padał śnieg, to się grał lepiej. Później śnieg pada, się wynoszali, a to się upadło. I tak to wyglądało. No, szkoda, no tak naprawdę drugą połowę tak naprawdę przespaliśmy. Nie mam czym ugrywać. To jest za mało, byliśmy po biegu i nie przyspieszyliśmy tej gry. Warunki tak naprawdę do gry nadawały się, mi się wydaje, no takie są warunki w Polsce, nie ma co myśleć, więc musiałem grać tam. Grałem krótko i starałem się jak mogłem, by pomóc drużynie jak najlepiej, dać jak najwięcej jakości i pomóc ten mecz zremisować albo nawet wygrać. Niestety nie udało się, no i tak jak już wcześniej wspomniałem, trzeba myśleć o ruchu kosza i na tym się tak wszystkim skupiamy. Nie wiem, no na pewno trzeba też spojrzeć na warunki, tak były one ciężkie, ale też były one ciężkie zarówno dla nas, jak i dla drużyny Śląska. No prowadziliśmy, no nie wiem, chwila dekoncentracji, nie mam pojęcia, ciężko mi na tę chwilę ocenić. Na pewno taka nasza gra dobrze wyglądała, układała nam się. Niestety no, Śląsk prowadził do wygrania w większości, udało się strzelić zwycięską bramkę.